jest godzina 18, właśnie wyruszyłem na szybką zasiadkę na Method Feeder, szybka nocka z feederem, znaczy nie z feederem, z karkówkami, ale będę łowił na Method Feeder. Mam nockę, więc myślę, że coś mi się uda złowić na łowisko, gdzie są fajne rybki, łowisko 3 hektary, myślę, że coś się uda złowić i coś się będzie działo. Także zachęcam Was do oglądania filmu, heja! Właśnie dotarłem nad wodę, tak jak Wam wspominałem na wstępie filmu, będę łowił na Method Feeder. Jestem w trakcie przygotowania, rozrabianiu peletu do metody i właśnie ten pelet będę używał. Teraz go szybko rozrobimy z wodą i zalecamy wędki. Brzeg łowiska jest dosyć stromy, więc nie mam jak nabrać wody, więc muszę się posłużyć taką zwykłą wodą, ale to nic nie przeszkadza. Dobra, pelet mamy wstępnie namoczony, teraz musimy czekać dosłownie 3 minuty, aż on nabierze wody i zalecamy wędkę. Na pierwszy zestaw idzie kukurydza, taka ze słoika, trzecia ręka. Albo jednak dwa damy, bo trochę krótki tutaj jest włos. No i oczywiście blokujemy tu stoperki. Tak to wygląda. Wędki już rozłożone, zostały przygotowane. Zestaw wykonany z plecionki 15 LBS-ów Ultra Soft, czyli plecionka najniższa z naszej oferty, przeznaczona właśnie do metody. Haczyki, white gape, ósemki. Jeden zestaw mam skonstruowany, jak widzicie, na pop-upie, dumbbells. I tam użyłem właśnie wkrętki do przynęt z kółkiem. I tutaj tradycyjnie ochraniacz antyspontaniowy. Pierwszy zestaw, tak jak mówiłem, pływający. Tutaj jest szybcinka, więc on na dnie wygląda mniej więcej tak. Przynęta zamocowana właśnie za pomocą wkrętki. Drugi zestaw tradycyjnie, dwa ziarnka kukurydzy. Zestaw różnie wykonany z plecionki Ultra Soft 15 LBS-ów oraz haczyka White Gape 8. Przejdziemy teraz do napełnienia koszyków peletem i zaczynamy łowienie. Pierwszy zestaw, jak widzieliście przed chwilą, zdążyłem już zarzucić. Teraz jestem w trakcie nabijania drugiego koszyka peletem i też go zarzucam, więc wkładamy sobie przynętę.
właśnie miałem drugie branie. Za pierwszym braniem też ładny odjazd, ale niestety spinka przy samym brzegu. Karp w okolicy 3 kg. Teraz drugie branie, nie wiem co to jest, ale holujemy. Na kukurydzę, pięknie zapięty sam kącik. Upinały dwa zdjątka i do wody. Piękny maluszek. Co prawda bardzo mała rybka, ale jak na metod feeder to bardzo cieszy. Drugie branie i kolejny maluszek. Kolejne branie, tym razem na połapa gruszkę. Siódma rano i mamy kolejnego malucha. Właśnie jestem w trakcie pakowania. Ostatnim ranie było kolejny maluch. Bierzemy do domu nockę, uważam za udaną. No i co? Do zobaczenia nad wodą.